jeden z największych brazylijskich zespołów. Jego koszulka i 10 ciekawostek przygotowanych przez Szawę Fana. Przyznacie, że to niezły plan na opowieść o Fluminense, a w zamian tylko o suby z dzwonkiem proszę. Dzięki i lecimy. Fluminense Football Club powstał w 1902 roku. Fluminense w języku portugalskim oznacza rzeczny. Estadio das Laranjeiras to najstarszy stadion piłkarski w Brazylii, stadion Fluminense. Choć swoje mecze rozgrywają też na najsłynniejszej Marakanie. W 1949 roku Fluminense dostało Puchar Olimpijski. To wciąż jedyny klub na świecie z nagrodą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego za bycie modelem i przykładem organizacji sportowej dla całego świata. Fluminense jest na pierwszym miejscu w historycznym rankingu Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej. Mimo że na koncie ma zaledwie 4 mistrzostwa kraju i jeden puchar Brazylii, za to aż 31 mistrzostw stanu Carioca. Od marca 2013 roku Fluminense współpracuje z Legią Warszawa. Derby Fla-Flu, czyli Flamengo Fluminense, to jedna z największych rywalizacji klubowych na całym świecie. W 1963 roku doprowadziła nawet do rekordowej frekwencji na Marakanie. 194 603 widzów oglądało na tym stadionie remis 0-0. Fluminense od początku kibicowali bogaci i wyższe klasy społeczne, stąd niechęć w pierwszych latach do zatrudniania tu czarnoskórych piłkarzy. Skoro ciekawostki za nami, to czas na koszulkę. Wyjazdową koszulkę Fluminense sezon 2020-2021. Naprawdę fajną, bo w subtelny sposób przedstawiającą barwy klubu. Na bieli zobaczymy też szary wzór, jakby fałki sprawiające wrażenie wyszczuplania już po jej założeniu. No i są pionowe pasy bordo-zielone, cienkie, ale właśnie nadające tu stylu Fluminense. Kołnierzyk w tym trykocie bardzo mi się podoba. Ma ciekawy wzór, choć nie postawiono na żaden guziczek. Naturalnie nie możemy jednak zapominać o herbie Fluminense i logo producenta technicznego Ambro. Ciekawa jest tu na pewno przypinka przypominająca 50-lecie triumfu klubu w Mistrzostwach Brazylii w 1970 roku, a także przyszywka potwierdzająca autentyczność. Jest i metka z hologramem i fajne rozwiązanie z tyłu trykotu wspominające pierwszy historyczny herb Fluminense, rok powstania i nazwę z dzielnicą Rio, z której klub się wywodzi. Czy więc może być jeszcze ciekawiej? W Szawie Fana naturalnie. Tylko wesprzyjcie mnie z subami, z dzwonkami swoimi i swoich znajomych. Udostępniajcie moje filmiki, gdzie można, też pomożecie. Dzięki!